lasa, rower, cross. No niestety PKP uniemożliwiło nam zabranie własnych rowerów, co jest wielkim minusem, ale na otarcie łez są wypożyczalnie. Jak mówił Włodzimierz Szaranowicz, gdybyśmy mieli szampana, to powinien strzelić, bo oto pierwsza wyprawa rowerowa nad morzem. Kupię ten parawan. Wydarzenie epokowe, że ja jestem w rowerowym ręczniku nad morzem. Wyprawa rowerowa. Trasa Jastarnia Hel. Jurata. Okolice Juraty. Borówki na Półwyspie Helskim przy Juracie. Ja chcę zobaczyć rezydencję prezydenta. To jedno, to jest łamane. Ale to cię tam nie puszczą. Nie, ty piosek je ruchomy, żeby się to zapalało. Zrób to mi zdjęcie. No ale woda się. Zrobisz. Zrób. O. Ale nie przy brzegu, tu. Nic nie widać. Co to jest? Gdzie meduza? Co? Widzę właśnie. Co nie widzisz? Widzisz. Ja widzę, dokładnie. Ja. Dobra, to masz kamerę. Ale ona żyje! Torpedownia. Na morzu. Dobra, chodź. Jak się ten obraz tak przybliży, to widać, jakby to morze było wyżej od tego lądu. No, się. Uciekaj. Gdańsk. No, bo chcę przejść. O ja, to jest pomorsko. Jurata.
Jurata. Taska lodzi. Pędzel obiad. Zatoka Pucka, molo. Molo w Juracie. Gdańsk. Torpedownia. Tam jest jakoś boja. A tam jeszcze coś jest dali. To jest chyba statek. To jest kumin. Chałupy tam widać na drugiej stronie. Po to, że tu przyjechał, żeby tu zwiedzać i obejrzeć, co tu jest. Rezydencja prezydencka. No, jedź. Na rowerku nad Zatoką Pucką. Duża ilość tras rowerowych i akwen, który czasem jest zabroniony. Jesteśmy na terenie prezydenckiego ośrodka. Jak nas to mnie wywalą, to będzie cud. Akwen zabroniony. Się brzegi niestety urywają.
było coś wybudowane, bo widzisz fundamenty. Stocznia Gdańska. Fundamenty są. Żurawie widać. Patrz, ile tutaj jest medus. No. Ja... Pierdziele. A tak oczysta woda. Popatrzcie, jak fajnie widać pod wodą. O, te trowy. Popatrzcie. To czysta woda. Gdynia. Ale same meduzy, ja nie idę na rybę, nie wyjdę. Ja nie schodzę. To jest Stocznia Gdańska. Tam coś wydobywają. Może to jest gazociąg północny? No raczej nie, bo to jest Polska Strefa Ekonomiczna. To jest Polska Strefa Ekonomiczna, także Polacy by się na to na pewno nie zgodzili. Tam, popatrzcie. Tam jest, ktoś stoi i zagląda na nas. Bo było widać. Teren chroniony, spęd chroniony, widzisz? Mają nas na oto. Trasa rowerowo z Juraty do Hela. Do Helu. I jedyna droga do Helu, ze Stałego Lądu. A tam w prawo jest rezydencja prezydencka. Tam jakiś chłop siedział na wartowni i nas nie puścił. Od strony zatoki. Tutajśmy zajechali. Do czegoś. Kumin. Jadymy na rowerze nad Morze Bałtyckie. Piękne wydmy. Wow, dwie fajne. Super. Jak na pustyni błędowskiej. No tu muszę myśleć. Zapomniałeś rękawiczki ściągnąć.
wymyje. Ja pomyślałam, kraju rowerowym na plaży. Przyjechaliśmy tu na rowerach, na Hel. Ja, z Górnego Śląska. Nad morze, a to są nasze rowery. Powiedzmy, że nasze. To jest krótki odpoczynek przed drugą częścią trasy. Teraz naszym celem będzie Szwecja. A żeby dotrzeć do Szwecji, trzeba przejechać na rowerze przez to morze. Jak będziemy się dobrze modlić, to morze się nam rozstąpi i przejademy suchym lądem prosto do Szwecji. No trzeba się dobrze modlić. Podobno w czasach biblijnych coś takiego się stało. Całą tą kierunkę. Tam jest jeszcze fajne miejsce takie, tam dali wysoko, no. Zobaczymy, no. Ciecia tu jest. Pięknie tu jest, super. No wiatr wieje. Ten piosek jest ciepły. Trasa Jastarnia Hel. To nie jest to. Barzyna czarna. To nie jest to. Tak. To jest borówka. Popatrzcie, jakie to ma liście. Ała. I wrzos. To nie ma w ogóle liści borówek. Takie fajne lasy tutaj są. A my jademy tam do Helu. To chyba te czerwone są tam. Trzeba naładować. Jednostka wojskowa przy wjeździe z Juraty do Helu. Dziwny grzyb na trasie Jastarnia Hel. Ale mu mam normalną kropkę. To czapka, co ja tak powiedziałam. Co by się tu wzięło? Nie wiem. To stoi normalnie w tym. Kolejny grzyb na trasie. Tam jest przejazd kolei wąskotorowej. Tymczasowy rower. Fortyfikacje na Helu. Hel, rejon strategiczny. W kampanii wrześniowej 39, w trakcie początku II wojny światowej, bronił się najdłużej, bo aż do 2-3 października. Nie mamy tego. Za 5. Dobre.
No trudno, pogonujemy tylko tak. Takie wielkie mini, jak moja dziewczyna. Do tego chopera se 7 i tam proszę zdjęcie zrobić. Do którego chopera? Co za armatum? To są działa przeciwlotnicze. Kolej wąskotorowa na Helu. No już? To pojedzę. Ale nie tak. Jest. Mina morska.
Jaki film? Sensacje XX wieku. Kurde, zimno. Rejon umocniony Hel. Nie zrobisz zdjęcia. Do portu wojennego. Tak, ja mam tylko pochodzę. Rzeczownie bulwar nad morskim. Stacja Hel. Koniec linii kolejowej. Ty, to jest Pogoria nasz do Bielska. Z tej strony mamy pełne morze. My jesteśmy na samym koniuszku Półwyspu Helskiego. Z tej strony jest pełne morze. Tutaj morze, morze, morze. Morze. W tym momencie zaczyna się Zatoka Gdańska. Tam widać Gdańsk. Ja już stoję w morzu. To jest sam cypel Półwyspu Helskiego. W tym momencie zaczyna się Polska. Pełne morze i Zatoka Pucka. A to jest tramwaj wodny do Gdańska. Oto zaczyna się Półwysep Helski. I wchodzimy na Półwysep. O, jak się fale spotykają. Widzisz, jak się spotykają? Fale. Jak przyjdzie przyliw tam od Gdańska. Jak się pięknie fale krzyżują, o.
teraz się krzyżują. O. Góry się fajnie stykają. No. Gdańsk widziany z Helu. Cypel helski. Ale dzisiaj będzie zachód słońca. Przy cyplu helskim bunkier. Latarnia morska w Helu. Zobacz, tam wstawę. Mów do mnie. Gdzie? Tam o? Zastanawiałem się, czy to ma zdjęcia, ale nie ma.
Jedziemy z powrotem z Helu do Jastarni. Tutaj takie oto są trasy rowerowe. Po prostu pogratulować. A z drugiej strony urwać łepy PKP, że na trasie z Bielska do Helu nie ma przewozu rowerów. Ubolewam nad tym, ale biuracie są wypożyczalnie. 30 zł za dzień to nie jest dużo. Ale wrażenia są bezcenne. To jest podobna trasa... Mucha wpadła do gardła. To jest podobna trasa jak ze Skoczowa na Wisłę. Również polecam. Bo to śpiewa perfekt. Tak. Robi. Miasto żyje w nocy. Dopiero się życie zaczęło. Tak, życie się zaczyna dopiero. To będzie Gdynia.
Dzień.